Cześć, z tej strony Mirek. W tym filmie zaprezentuję Wam Switch od Edimaxa. Jest to model GS1008PHV2. Tych modeli jest cała gama od mniejszych po większe. To za chwilkę zobaczycie na stronie producenta, bo Wam tą stronę pokażę właśnie w tym filmie. Cóż mogę powiedzieć o tym Switchu? Jest to Switch niezarządzalny, ma jednak wbudowane kilka bardzo ważnych funkcji, które możecie uruchomić za pomocą tego oto przełącznika. Jedną z ważniejszych funkcji jest to, że cztery jego porty mają możliwość zasilania urządzeń za pomocą technologii PoE. Oczywiście, jak sami widzicie, Switch ma 8 portów, 4 do zasilania PoE, jak wspomniałem. Dodatkowo możecie uruchomić taką funkcję jak VLAN lub na przykład QoS. Urządzenie przeznaczone jest dla klientów prywatnych, jak również dla klientów biznesowych, na przykład do jakichś małych, a nawet średnich przedsiębiorstw. Może być to przełącznik, albo podstawowy przełącznik, albo jeden z wielu przełączników. Jest on przede wszystkim nastawiony na współpracę z urządzeniami takimi jak access pointy, jak punkty dostępowe oraz telewizja przemysłowa. Dzięki wbudowanej funkcji Extend możecie przedłużyć możliwość zasilenia urządzeń o kolejne 100 metrów. Jak wiadomo, skrętka czy sieć oparta na skrętce komputerowej daje możliwość do 100 metrów poprowadzenia takiej instalacji. Dzięki włączeniu tej funkcji Extend możecie poprowadzić do 200 metrów przewód i dodatkowo jeszcze zasilić na drugim końcu urządzenie. Jak widzicie, Switch jest niewielkich rozmiarów, ma metalową obudowę, bezpośrednio podłącza się do niego kabel zasilający. O tym przełączniku Wam wspomniałem, jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie. Mimo że Switch jest niezarządzalny, to ma wbudowane funkcje naprawdę z wysokiej półki. Na następnym moim filmie pokażę Wam te funkcje, uruchomimy sobie te funkcje i zobaczycie, jak one funkcjonują. A teraz zapraszam Was na stronę producenta. Zobaczymy, co producent przygotował dla nas. Na stronie producenta możecie znaleźć dość dużo ciekawych informacji. Na samym wstępie widzimy krótki opis tych najważniejszych funkcji. Dodatkowo możecie zobaczyć zdjęcia. To, co najbardziej będzie Was interesowało, znajduje się troszeczkę niżej. Tutaj macie opis już bardziej zaawansowany tych powyższych funkcji, ale tutaj jeszcze niżej znajduje się taki nie tylko opis, ale i graficzne przedstawienie funkcjonalności, tych najważniejszych funkcjonalności przełącznika. Pamiętajcie, że sam Switch jest niezarządzalny. Możemy tylko skonfigurować kilka niezbędnych funkcji, dość istotnych funkcji, właśnie za pomocą tego czerwonego przełącznika i zaszytych w oprogramowaniu pewnych funkcji. Przełącznik jest tylko narzędziem do uruchomienia tych opcji. Mamy informację o automatycznym wykrywaniu PoE, czyli Switch automatycznie dostosuje moc zasilania, czy to będzie 15W czy 30, czyli dopasuje odpowiednią moc, którą powinien przekazać na urządzenie. Zobaczcie, urządzenie dedykowane jest do właśnie telewizji przemysłowej. Tutaj macie opis funkcji tego przełącznika i jak przełączyć w tryb Extend i jak pozostawić tryb Standard. Dodatkowo macie informacje właśnie o tym trybie Extend, jak to wygląda, że przy wyłączonym, przy opcji Standard macie do 100 metrów, przy Extend macie 200 metrów. Na tyle możecie prowadzić skrętkę komputerową. No niestety uzyskujecie niższą prędkość, jak wspomniałem, do 100 megabitów. Przepraszam, do 10 megabitów. Do 100 megabitów macie troszeczkę wyżej. To jest ten tryb standard. Do 10 megabitów macie tryb Extend. Dodatkowo macie dokładny opis, jak wygląda konfiguracja w przypadku VLANów,
jest to bardzo istotne. W następnym filmie zrobimy sobie krótki test, taki mam nadzieję, że prezentujący i taki obrazujący Wam, jak te wilany działają na tym przełączniku, ale to w następnym filmie. No i oczywiście krótki opis QoS-a. Jest to QoS sprzętowy. Zobaczcie, jest ustawiony priorytet na media streaming i telefonię VoIP-ową. Dodatkowe jeszcze informacje. Schemat, preferowany schemat podłączenia. Oczywiście to tylko schemat. Może to wyglądać zupełnie inaczej. Ten switch może być częścią jakiejś większej infrastruktury. Świetnie się w tym sprawdzi. Możemy wejść na specyfikację. Tutaj w specyfikacji mamy tabelkę ze szczegółowymi informacjami. To już nie jest taka typowa opisówka jak gdzieś wcześniej, ale już takie naprawdę konkretne informacje techniczne. Łącznie z rozpiską portów i z rozpiską przełącznika, funkcji przełącznika, jak je uruchomić. Następnie macie opcję powiązane produkty. Tutaj możecie zobaczyć tych przełączników. Jest cała gama. Są większe przełączniki. Jest również opcja do pobrania. I opcja do pobrania. Tutaj mamy instrukcje w języku angielskim. Można je pobrać. To są dość szczegółowe, techniczne instrukcje, opisy konfiguracji, także możecie oczywiście z tego skorzystać. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym urządzeniem. Switch jest naprawdę rewelacyjny, bardzo dobrze działa. Testowałem go naprawdę dość długo i muszę Wam powiedzieć, że sprawdza się rewelacyjnie. Każda jego funkcja działa tak, jak producent opisał, tak jak Wam przed chwilką pokazywałem. No, nie mogę się tutaj, nie mogę mu nic zarzucić. Działa rewelacyjnie. Dajcie znać, czekam na Wasze opinie, dajcie znać, czy używacie tego typu switchy, czy spotkaliście się ze switchem niezarządzalnym, z wbudowanym QoS-em oraz VLAN-em. Oczywiście, jak widzieliście, wszystkie te opcje możecie niezależnie uruchomić za pomocą tego przełącznika, który znajduje się z przodu, tak zwanego Deep Switcha. Czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że wszystkie inne moje filmy Wam się podobają. No i cóż, do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!